Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny raz doskonalimy znajomość rozgrywania struktury Marocego. No taki był węgierski szachista. Partia grana była w 1988 roku w Kudowie Zdroju. Obrona królewsko-indyjska. Moim przeciwnikiem był Stanisław Osiecki. Chyba był szachistą z Żyrardowa, tak mi się wydaje, z jakichś okolic Warszawy. Znaliśmy się, graliśmy wcześniej. A ponieważ to był turniej wyjazdowy, to Staś próbował mi zaproponować remi. Chodziliśmy na drugi koniec Kudowy Zdrój, przez ośnieżony teren i tam Staś przyszedł wcześniej. I w holu czekał na mnie. Ja się ze Stasiem przywitałem i zanim się odezwał, poszedłem dalej, a on za mną mu poszedł i mówi tak, swoim powolnym tonem: No to co? Gramy dzisiaj czy remisujemy? Odpowiedziałem głośno i szybko. Będziesz dobrze grał, to zremisujesz. Właśnie taką formułkę użył Kasparow tydzień wcześniej w Mistrzostwach Związku Radzieckiego przeciwko chyba Gurewiczowi. Byłem na bieżąco i miałem przygotowaną odpowiedź. Poza tym no, nie robiłem szybkich remisów, tym bardziej umówionych. Każdą partię grałem do wyczerpania możliwości gry. Lubiłem grać szachy i dalej lubię. D4, skoczek F6, C4, G6. Skoczek C3, jak widać, czarny mogą zagrać D5. Jestem gotowy do obrony Grünfelda, ale też do królewsko-indyjskiej. Na królewsko-indyjską miałem przeanalizowany system z wariantem z G3. W partii nastąpiło jednak goniec G7. Czarne sobie zostawiają wybór G3. Najwyżej po D5 będę grał wariant symetryczny. Roszada. Goniec G2, D6. No teraz już twardo będzie obrona królewsko-indyjska. Teraz nie można było nawet grać, bo punkt D5 atakowany był 3 razy, a broniony tylko 2. To tym początkującym szachistom podpowiadam, że trzeba mieć przewagę ataku lub jeżeli stawiamy coś, to musimy mieć przynajmniej tyle razy bronić, co było atakowane. Skoczek F3, skoczek BD7, roszadka E5. Na E5 można zagrać E4 od razu lub nie. Trzeba zagrać H3, żeby na G4 coś nie przyszło. Na razie zagrałem E4. Posunięcia są równocenne. Wariant grywał Michał Botwinnik, Anatol Karpow, Zsoltán Rybli i paru innych silnych szachistów grywało ten wariant białymi. Wariant ma tę zaletę, że nie ma ataku F5, F4, G5 pionkowo-figurowego na króla. Biały gra jest bardziej pozycyjna. ED4, skoczek bije D4. I powstała struktura Marocego. O. Struktura Marocego, której się uczymy. Tu wiemy, tu zachęcam do oglądania filmów z zakładki Struktura Marocego i tam po kolei. Ja nie chcę za każdym razem tłumaczyć tego samego. Skoczek C5. O, to mogę pokazać. Koniś zaatakował. A ponieważ chcę ustawić hetmana na C2, więc teraz nie mogę zrobić tego. Chcę ustawić gońca na E3, tego nie mogę zrobić, bo koń zagra na G4. Gram wieża E1, bronię z nadmiarem. Jest 3 razy broniony, żeby można było odejść hetmanem. Tu zagrał przeciwnik A5. Timur Radżabow, specjalista tego debiutu, współczesny,
kiedyś Kasparow grywał Królewską Indyjską, Fischer, paru tam innych, Bolesławski, Bronstein, Najdorf, Gligoricz, Pietrosjan, goniec D7, goniec F4, król H2, A5. Podobnie, gra się podobnie. Ruch A5 ma na celu utrzymanie skoczka. Teraz można grać różnie. W 11 roku, nie, w 14 roku dwóch młodych zawodników grało H3, wieża E8. No i tak w duchu struktury Marocego grali. Tak sobie grali. Zagrałem B3, po pierwsze dlatego, żeby czarne nie zagrały A4. Kiedy mam zagrać, jak zagrają A4, to już nie dojdę do B4. Jakbym zagrał A3, tu warto znać taką sztuczkę, to czarny zagra A4 i znowu nie dojdę do B4, koń będzie wieczny. Natomiast po B3, prędzej czy później zagram sobie tak, potem tak. Nie można zaczynać od B. Ten manewr stosował wielokrotnie w swoich partiach Tygrys Pietrosjan. Skoczek G4. Tu widzimy, że koniś znowu napada, ale puszcza punkt E4. Zagrałem troszeczkę inaczej. Goniec B2. Goniec na B2 też stoi dobrze, bo broni skoczka. Skoczek E5. Teraz niektórzy polecają ruch wieża E3, żeby nie puścić skoczków na pole D3. No ale co to za problem, że są one wejdą? Odszedłem gońcem na F1. Nie zagrałem wieża E3, tylko odszedłem gońcem na F1. I jak grałem z jasnego nieba, skoczki niespodziewanie wpadły. Myślimy 10 sekund, co zagrać. Bijemy po goniec D4. Cofamy gońca na F1. Mamy dalej strukturę Marocego. Wymieniliśmy jednego skoczka. Czarnym też jest trochę łatwiej, bo mają mniej figur, więcej przestrzeni. Hetman F6. No, atak na punkt. Hetman D2. Hetman idzie na D2. Skoczek E6 wzmacnia gońca. Goniec G2, goniec wraca, gdzie jego miejsce. Hetman G5. Czy wymienić hetmany? Nie. Hetman D3. Mamy strukturę Marocego. Hetman F6. Tu strzałeczkami pokażę, co te niedobre kombinują. Ale białe są czujne. Wieża E2. Hetman G7. Wieża D1. Goniec D7. No i mamy normalną strukturę Marocego. Trochę goniec źle stoi, trochę stoi gorzej. Król H1. Uciekamy, żeby móc zagrać F4. Goniec C6. F4. Teraz nie musimy grać H3, bo koniś ma problemy techniczne z przyjściem na G4. No zobaczmy. Ho, ho, nie może. Nie może. Bardzo by chciał, ale musi zrobić aż 4 ruchy. Program go nie puszcza. Goniec wyszedł. Tu musimy to rozwiązać, więc na razie gramy wieża F1 i grozimy mu z tej strony. Koniś C5. Hetman C2, bronimy gońca. Po wieża A E8 białe planowały E5, E5 z przewagą, podobnie jak w partii. Nastąpiło wieża FE8, co nie wiadomo co lepsze. Teraz można było grać od razu E5. Od razu E5,
d5, skoczek d5 i koniś swoimi pokrętnymi ścieżkami atakuje sztuk parę. Wieża f1. Najpierw podciągnięcie wieży. Podciągnięcie wieży. Wieża e7. I teraz myślimy 10 sekund zgodnie ze znaną zagadką. Kombinuj jak kaczorek. Myślę, że wszyscy zakombinowali. E5, D5. Teraz mamy nową zagadkę. Kombinuj jak kaczorek. I znowu, że wszyscy znaleźli posunięcie. Tu. Co my tu widzimy? My widzimy, że wieża jest atakowana rentgenem. Wieża atakowana rentgenem, więc pion E5 jest związany. Konisia trzeba zbić. I co my mamy? No mamy gońca, który strzela tu. Mamy gońca, który strzela tu. Dwa gońce strzelają w centrum. I za chwilę będziemy mieli w centrum dwa piony. Skoczek wisi. Odszedł na A6. F5. I co nam więcej do szczęścia potrzeba? Tu. Jeszcze raz tu. Tu. Pozycja białych jest kompletnie wygrana. Goniec G5. Trzeba jeszcze wygrać. Trzeba wygrać. Idziemy wolnym pionem do pola przemiany. Tu widzimy konisia na bandzie. Chce skoczyć na hetmana. D6. Koniś B4. Pionem się nie przejmujemy. Hetman C4. Patrzymy niespodziewanie dla wszystkich jeszcze na F7. CD6. CD6, powstał wolny pion. Wieże chcą dać śmiertelnego szacha, więc trzeba jedną wieżę wymienić. Hetman F8. I co teraz? No i teraz można najprościej w świecie wygrywać, a można zająć się dożynkami. Wieża D8. Wisi pion. Ale tu przyjrzyjmy się, że hetman jakby wszedł tu, aby strzelał tam, a jakby wszedł niespodziewanie dla wszystkich tu, też by strzelał tam. I to jest niebezpieczeństwo dla czarnych. Nie bardzo mogą sobie grać. A3, wyganiamy konisia. Nie można bić piona, zaatakowany jest koniś. I gdzie ten koniś ma iść? To pole atakowane przez gońca. To przez gońca i hetmana, to atakowane, to atakowane, to atakowane, to atakowane i niespodziewanie koniś nie ma gdzie iść. Partia jest skończona, czarne jeszcze wzięły piona, my konisia, AB4 i trzeba realizować przewagę. Trzeba realizować przewagę. Goniec, C6, szach, szach niegroźny. Grozi wieża E8. Goniec na C6 przyszedł po to, żeby wieża wpadła na E8. A jak wpadnie na E8, ma tutaj dwóch klientów. My to ładnie nazywamy w szachach motywem geometrycznym. Wieża wraca jak niepyszna. Goniec D5. Teraz nacisnęliśmy tu. Naciśniemy trzeci raz wieżą. Czarne się rozpłaczą. Hetman D6. Dobijemy. Król F8. Goniec E6, goniec strzela, wieża chce przyjść na F2, wieża A8.
Robimy podwójne uderzenie. Podwójne uderzenie na hetmana i na wieżę. Ktoś by powiedział, że można tu było dać mata czarnemu królowi. Może można by. A po co dawać mata? To jest bardzo ważna rzecz. Po co dawać mata, kiedy przechodzimy do pozycji, w której przeciwnik nie ma kąt gry. Nie ma kąt gry. Musi wymienić hetmany. Bo tu grozi szach z matem. I teraz goniec broni piona stanie na c4. Goniec broniony. Czarny nie ma ratunku. Jeszcze wieża d8. Goniec zdaje optymalne pole. Jest problem z obroną piona b4. Wieża d2. No, to bijemy, jak nam przeciwnik pomaga. Podciągamy króla. h6 i g4. I to wygramy. To wygramy. Końcówkę trójgońcową. Powinniśmy wygrać. Partia jest bardzo ciekawa, pokazuje znowu inny sposób gry w strukturze Marocego. Myślę, że wzbogaci to, co do tej pory powiedzieliśmy. Zachęcam do oglądania zakładki struktura Marocego. Jak to piszą w Google, playlista struktura Marocego. Dziękuję wszystkim za uwagę.